Stary Duda pyta się, będzie drugi sezon Meneli? Jak to się mówi? Nie wiem. Dobra, idziemy do Herschlinga, bo Herschling będzie miał pewnie nowe towary. Czy plony okazały się wyproszę? No i kozaczek, dobra. A teraz do rzeczy. Wszystko czego... Zobaczmy, czy ma jakieś zajebiste eliksiry. Typu, wiecie, stałe zwiększenie siły, albo po prostu... O kurde, niczego nie ma. A myślałem, że wiecie, na trzeci rozdział, ja mu to sprzedałem, dlaczego on to ma. Ja myślałem, że na trzeci... O, stała krystaliczna, dobrze wiedzieć. Ja myślałem, że na trzeci rozdział... To on trochę będzie miał tych stałych eliksir nowych, a widzę, że niczego nie ma nowego. To są wszystkie eliksiry niestałe. Nie, no i ma tego stałego, ale to jest poprzedniej tego... No tego nie potrzebuję, to z poprzedniego rozdziału nie kupiłem po prostu u niego, dobra. Myślałem, że Herschling będzie miał jakieś stałe mikstury, ale okazało się, że gówno ma. Dobra, nie to nie. Na pewno jak nie on, to inny alchemik, przynajmniej jakiś. Kiedyś Bodowin miał fajne rzeczy do kupienia. Czy zek potrzeb... Masz tu, masz tu. Piach. Młodzi biznesmeni. O, Figaro miał. Znaczy Figaro nie wiem w sumie czy miał, ale może będzie miał, że coś miał. No Figaro, jesteś chyba największym biedakiem w tej mieście, jeśli chodzi o alchemię. Figaro też nic nie miał. Dobra, no nie, to nie. Chodźmy do Roderixa, powiedzmy mu o tej całej sytuacji. Co następuje, zobaczymy, co nam Roderix powie. Czy będzie miał jakiś podstępny plan? Ale najpierw chodźmy do Koruma, niech nas trochę poleczy. Ile mam punktów nauki? No jak nie tak źle. Może... Proszę... Dobra, i siu, do zera, zajebiście. Czuję się tak kozacko, w ogóle zobaczcie jakie mam obronę na różne rzeczy, co nie? Mam zajebiście dumną obronę. Bo dużo do Adanosa się modliłem, dlatego Adanos dał mi trochę obrony. Nie ma się co oszukiwać. Dobra, chodźmy do Roderixa. Roderixa, powiemy o tej całej sytuacji. Renegaci zostali już wysłani do Królestwa Beliara? Niestety zdążyli opuścić kryjówkę, zanim tam dotarliśmy. Ci przeklęci renegaci, co muszę zrobić, by w końcu się ich pozbyć? Jak mogliście dopuścić do tego, by uciekli? Czy masz jakiekolwiek dobre wiadomości? Dzięki Berto udało mi się zdobyć plany dalszych działań Salviego. No zobaczmy. Dziennik jest w opłakanym stanie, odeślę go do skryby, może uda mu się odzyskać przynajmniej część informacji. Nie zmienia to jednak faktu, że skoro mowa o konflikcie braci, to z pewnością chodzi o winnicę Valerio. Wiesz coś na temat aktualnej kryjówki Salviego i pozostałych renegatów? Berto wspominał też o zwolennikach Salviego w koszarach. Normalnie kazałbym ci wypluć te słowa i zlecił karną wartę, ale w świetle aktualnej sytuacji oczywiście muszę zwrócić większą uwagę na osoby, które dobieram do obrony winnicy. Wygląda na to, że rozdzielili się i wyczekują na sygnał od swojego lidera. W takim razie musimy zacząć przygotowania natychmiast. Oddeleguję cały oddział szturmowy do obrony winnicy. Czy masz mi jeszcze coś do przekazania? Mam ponownie spotkać się z Berto. Być może będzie miał dla nas więcej informacji. Dobrze. Do tej pory nas nie zawiódł i oby się to nie zmieniło. Gdy tylko uda ci się zebrać jakieś informacje, natychmiast kieruj się w stronę winnicy Valerio. Jeśli nie mylisz się w sprawie ataku, pozostałym z pewnością przyda się twoja pomoc. Winnice to skarb tej wyspy i nie jest tajemnicą, że wolałbym, gdyby udało nam się pozbyć tych zdrajców bez ryzykowania uszkodzeń okolicznych plantacji. Dobra, udaj się na nocne spotkanie z Berto, nie ma co czekać. O, przyzwanie wilka, nie tak prędko, Marcinie z Żebrzeszyna. Ale przyzwanie wilka, potężne zaklęcie, będę musiał częściej stosować. Dobrze, że jesteś, nie mamy wiele czasu. Och, Olipka, co tu się dzieje? Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Berto, ty zdrajco, zaniosę twoją głowę Salviemu. Czy ktoś, kto zdradza zdrajców, jest zdrajcą? O czym ty do mnie mówisz? Do cholery z wami. Brody, z kim ty tu chcesz się bić? No...
Kurde, brod i srod, jak to się mówi. Ten drań musiał mnie śledzić. Gdybyś dotarł tu chwilę później, pewnie byłby już po mnie. Przejdźmy do rzeczy. Wiem już pozostałe szczegóły z planu Salviego. Zaatakuje winnicę Valerio i uderzy od strony miasta. Wymyślił sobie, że nikt się nie będzie tego spodziewał, a przy okazji chce temu pokorzyć Rodericha. Zgadzałoby się to z dokumentami, które znalazłem. Co najważniejsze, Salvi dalej nie wie o tym, że podejrzewacie atak. Spodziewa się raczej obławy na jego głowę. Dlatego jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Musimy działać szybko. Atak może nastąpić w każdej chwili. Roderich przydzielił dodatkowych ludzi do ochrony winnicy. To może nie wystarczyć. Salvi rekrutował po wyspie wszelkie możliwe szumowiny. Naobiecywał im skarbów i teraz wszyscy nie mogą się doczekać tego wielkiego plądrowania. Co proponujesz? Biegnij do winnicy i ostrzeż wszystkich o szczegółach ataku. Musicie szybko przygotować jakąkolwiek obronę. Możesz też ostrzec chłopaków, że postaram się iść na czele oddziału. Jeśli zaczną atak, to będę im niezwykle wdzięczny, jeśli nie rozstrzelają mnie na miejscu. Zanim to zrobisz, jest jeszcze jedna rzecz. Musisz porządnie mi przywalić. Że co? Jeśli nie będę porządnie obity, to Salvi nigdy nie uwierzy, że zaatakował mnie Brody. Muszę wrócić i upewnić się, że nie zrobi niczego jeszcze bardziej nieprzewidywalnego. Spokojnie, nic mi nie będzie. No dobra! No i kradzież. Pobiłem Berto, miejmy nadzieję, że Salvi uwierzy w całą historię. Czas udać się na winnicę, nie mamy wiele czasu. Szybko, na winnicę! Ta sprawa wydaje się bardzo poważna. Że jak powiem Salvi, może zaatakować winnicę w każdym momencie. Tylko my możemy powstrzymać Salvio przed atakiem na winnicę. Dlatego musimy jak natychmiast się tam dostać. Tutaj chyba koło... Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że koło tej całej kopalni był chyba jeździec Araxos. To mi pomoże się dostać ten. Dostać do winnicy Valerio w szybkim tempie, tak mi się wydaje. Wilczku, na twoim miejscu nie robiłbym tak, dobra. To jest ten, jeździec Araxos? Tak. Doskonale, goniec Araxos, ej, szybko! Ty. Zabierz mnie do... winnicy Valerio. Oczywiście. Dobra, jeszcze jest przed atakiem. Więc mamy jeszcze czas, żeby ostrzec wszystkich przed groźnym atakiem. Szybko, nie ma czasu do stracenia. Kto tu jest? Gdzie są ten? Musimy do, już wiem, musimy pójść do sypialni, oni tu kleją. Więc nie ogarną, o co chodzi. Musimy pójść do tego całego Sebastiana, Liama. O kurde, uchodźca, dzień dobry panu. Chodźmy szybko. Moje odcinki z Dying Lighta są kozak? To cieszę się bardzo w takim razie. Czego u Denis... diabła chcesz? Denisa nie mogę ostrzec. A może was mogę ostrzec? A może ciebie? Holwinga? Nie, widzę, że no... Chyba tylko Liama mogę ostrzec, reszta ma wypierdzielone. Cholera. Czego u diabła chcesz? Pochan... A widzę, że Liama nie ma. Niedobrze, byczki. Niedobrze, nie wiadomo, gdzie jest Liam. Pije sobie tutaj. Siedzi sobie tu z innymi farmerami. Zobaczmy. Farmer. Gdzie jest Liam, kiedy go potrzebuje cały świat? Niedobrze. No patrzcie, naprawdę nie mam pojęcia, gdzie jest Liam. No, logiczne, że powinien być... Tak mi się wydaje, że powinien być ten. O proszę, tutaj jesteś, stary Liam, stary wyjadaczu. Hej. Zgodnie z rozkazami Winstona, wszyscy farmerzy pracują tak jak każdego dnia. Mam nadzieję, że wiecie, co robicie. Ta winnica ma już zbyt wiele złych dni w swojej historii. O, jesteś, znalazłem cię.
Kurde, byczku. Witaj, Marvin. Biorąc pod uwagę powagę sytuacji, Roderich przekazał mi dowództwo nad obroną winnicy. Poczyniłem już wstępne przygotowania. Masz dla nas jakieś nowe informacje? Renegaci zaatakują od strony miasta. Przecież to niedorzeczne. Jest tyle innych, dogodniejszych dróg. Chociaż gdy się tak nad tym zastanawiam, to może rzeczywiście ten drań próbuje przekraść się tam, gdzie nikt się nie spodziewa. Salvi zwerbował sporo nowych ludzi. Będziemy musieli dostosować pole walki na naszą korzyść. Jeśli dobrze to rozegramy, to nawet nie zauważą, gdy stracą przewagę liczebną. Atak może nastąpić w każdej chwili. W takim razie nie ma czasu na budowanie większych konstrukcji obronnych. Dobrze się składa, bo akurat wezwałem tutaj Dustera. To daje nam pewien obraz sytuacji. Duster, ten szybko, od prochów! Ale i ostrożnie. Mam pewien pomysł, ale będę potrzebował Dustera. Zaraz kogoś po niego poślę. W międzyczasie będę miał małe zadanie dla kogoś z doświadczeniem w terenie. Sal, pójdziesz z Marvinem w pobliże wodospadu i znajdziecie jakieś miejsce do prowadzenia obserwacji okolicy. Nie możemy sobie pozwolić, by renegaci nas zaskoczyli od tyłu. Dlaczego farmerzy nam nie pomagają? Renegaci to nasz własny problem. To nasi chłopcy, którzy nagle postanowili robić bałagan zamiast go sprzątać. Nie mamy prawa wciągać w to kogoś innego. Swoją drogą w sumie, wiesz co? Sprawa jest, Winston. Chcę pokaż na co się... Broń dwuręczna. Poproszę Maxa. Pomału do przodu. Dziękuję. 100% broni dwuręcznej. Kto by przypuszczał, że kiedyś będę taki zajebisty? Kwale krytyki zawsze. Nieważne jak się zamachnę, zawsze wlatuje krytyk. Tak to się robi. Dobra, Salvi, prowadź. Mam nadzieję, że to coś, co wymyśliłeś, to spoko sprawa. Czyli o kurde, czy to jest? Ta, to chyba misiu. Dobra. Światełko. Jak tam ci idzie? I to jeszcze czarny niedźwiadek. Jak ty się nazywaj? Salt? Kurczę, Sal. Widzisz tamto drzewo przy wodospadzie? Mam tam doskonały widok na okolice i ognisko, którym nadam sygnał dymny. Natychmiast zajmę pozycję. No dobra, czyli to tyle. Czyli przyszedłem tylko... Sal znalazł odpowiednie miejsce. Jest tu nawet ognisko, które można użyć do nadawania sobie. Mogę wracać? Dobra. Ciężkie zadanie, no faktycznie, 3 metry przeszliśmy, no ale dobra, nie poradziłby sobie z tym niedźwiedziem w takim wypadku. Zobaczmy tymczasem, co tutaj się wydarzyło. Ci sobie rąbią jakąś trawę. Podpal wóz. Nie no, nie będę tego podpalał. Jak rozumiem, miejsce znalezione. Wspaniale. Miejmy tylko nadzieję, że reszta przygotowań pójdzie równie gładko. Jaki jest twój plan? Skoro Salvi uderzy od strony wąwozu i to z przeważającymi siłami, to musimy sprawić, by jakoś zniwelować jego przewagę. Ten punkt to idealne miejsce, by zadawać kluczowy cios w oddziałach renegatów, a przy okazji ich rozdzielić i zdezorientować. Posłałem po Dustera, on zajmie się zawaleniem wąwozu, gdy większość... Da, Duster! Ten od wybuchów! Czekamy. Mógłbyś pomóc mi i pozostałym wyciąć trochę krzaków, by przygotować dla nas kamuflaż? Tak jest. Taką postawę rozumiem. Trzymaj, przyda się. Kurde, kosa do pracy, och! Nareszcie jakaś godna robota dla Bladeusza, doskonale. Dobra. No to do roboty. Kurde, no. Mam nadzieję, że jak Duster przyjdzie, to wypierdoli wszystko w kosmos. No, to do Dustera w sumie podobne, więc... Myślę, że na chillku to zrobi. Co, męczycie się, co nie? Nie jesteście tak efektywni jak ja. A nie ma się co oszukiwać, no i ma się trochę doświadczenia i sprawności. No, poczekajcie, telefon mam. Widzisz? Machanie kosą nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Oj, co ty gadasz? Dokończę robotę z pozostałymi. Ty w tym czasie sprawdź, co z Dusterem. Powinien już być na miejscu. Którą drogą miał iść Duster?
Najkrótszą oczywiście, czyli od wschodniej bramy prosto do tego kamiennego nasypu. Przy okazji, gdy już tam będziesz, to możesz przygotować kilka kryjówek przy wschodniej ścianie, po drugiej stronie przełęczy. Wyruszam natychmiast. No dobra, najgorzej jeśli, wiecie co, najlepsze będzie, jeśli ci renegaci zaatakują od strony jaskini. Nie wiem, czy wiecie, jest przesmyk, że można Valerio, ten winic od tyłu zaatakować. No jeśli tak by się stało, to trochę lipa. Dusty wciąż nie dotarł na winicę Valerio, mam pójść w kierunku miasta, poszukać go na trakcie. Przy okazji powinienem się też zająć przygotowaniem kryjówek do zasadzki. Jak mam znajdować kryjówki do zasadzki? Tak ogólnie mam sobie popatrzeć? Kryjówki do zasadzki? No nie wiem, bardzo takie ogólne pojęcie, ale dobra. Chodźmy poszukać tego Dustera. O jest i Gałkan. Nawet nic nie mów. Co tu się stało? Nic. Ciągnąłem wózek i jedno z kół wpadło na kamień. Zanim się obejrzałem, wszystko wisiało już nad przepaścią. Większe szczęście od nas miał jedynie ktoś, kto mieszka na dole. Jedna taka beczka i byłoby po całej chacie. Mógłbyś mi teraz pomóc i zebrać to wszystko? Czy może jeszcze chcesz wiedzieć, co dzisiaj jadłem na śniadanie? Ach, Duster, gdyby nie fakt, że ciebie lubię, bo jesteś zajebisty w efektach wybuchowych i wysadziłeś dla mnie wulkan, jeżeli zrobiłeś lawinę, która miała zabić tysiące ludzi, to bym się pogniewał, ale ze względu na stare dobre czasy, wybaczę ci. Szkoda czasu na gadanie, zbierzmy te beczki. Dobra, czyli beczki się wypierdzieliły, no dobra. No cóż, trzeba to zebrać, im Valerio zaatakuje, więc nie ma czasu do stracenia. Beczka... O kurde, jak go wyrąbało. Dobra, beczka tutaj jest. Na dole to jest ten. O kurde, widzieliście te efekty? I beczka, dobra, wszystkie. No, bo Dowin by miał niespodziankę. Na szczęście wódz jest wiszący w powietrzu, więc trochę chill. Dobra, Duster, zrobione. Czy oprócz wysadzania znasz się też na bardziej tradycyjnych metodach wydobywania minerałów? No owszem, mam za sobą trochę doświadczenia jako górnik i mogę ci udzielić paru lekcji. Oczywiście nie za darmo. W tych czasach trzeba sobie zorganizować kilka źródeł dochodu, by być pewnym jutra. Nauczysz... Nie mogę cię już... Mam już wszystkie beczki. Szybko poszło. Wszystkie cztery beczki. Tak, to powinno wystarczyć. Zaniosę je na farmę i zobaczę, co planuje Winston. Widzimy się na miejscu! No dobra, wracamy w takim razie. Kolejne zadanie wykonane. Regeneracji jeszcze nie zaatakowali, więc cały czas jesteśmy na plus. A mogą zaatakować, przypominam, w każdym momencie tak naprawdę. No i co teraz? Czekaj, może za szybko przyszedłem. Albo dostarczył beczki, czas zjadłem przygodę kryjówek. A przy ścieżce na winicę pod kamienną ścianą powinienem poszukać... Dobra, kumam, kryjówek nie przygotowałem, dobra. Okej, to zmienię postać rzeczy. Czyli co, że tu mam kryjówek poszukać? Przy tej ścianie? Nie mam pojęcia, co mu chodzi, co chodzi... Kto co nam... O, proszę, coś było. Przygotuj krzaki. A, dobra, czyli o takie coś chodziło. No właśnie tak zastanawiam, kurczę, przygotuj krzaki. Tak szukam właśnie ten. Kurde, krzaki przygotowane. Dobra, myślę, że git. Takie krzaczory przygotowałem, że nikt się... Miejsce do zasadzki przygotowane, mogę wracać do Winstona. Takie krzaczory zrobiłem, że łopanie. Teraz możemy się tam skitrać, jak królowie. No. Dobra, wydaje mi się, że na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Prawdopodobnie ten atak przebiegnie mega pomyślnie. Doskonale wiesz, że nie znoszę wysokości. Marvin, idealnie się składa. Jest bojowe zadanie dla ciebie. Co? Bojowe zadanie dla mnie?
Co tym razem? Winston zażyczył sobie wysadzenia tego tunelu. Żeby to zrobić, musimy postawić beczki w kilku kluczowych punktach. Tak się składa, że jeden jest prawie na samym szczycie tych głazów. Jak każdy w straży doskonale wie, nie znoszę wysokości, więc niestety te zadanie spada na ciebie. Nasz informator Berto będzie szedł na czele oddziału renegatów. W takim razie musimy pozwolić przejść kilku renegatom, a dopiero później wysadzić tunel. Resztą zajmie się już Inos. Miejmy nadzieję, że będzie go miał w opiece. Berto to dobry chłopak, ale doskonale wie, jaka jest tutaj stawka. Osobiście podpalę ląd. To był mój plan i wezmę na siebie odpowiedzialność za ewentualne straty. Dobrze, czy ktoś ma jakieś dodatkowe pytania? Nie? Wspaniale! Ja zabieram się do stawiania ładunków u podnóża konstrukcji. Dobra, w takim razie nie mamy wyjścia. Cholera, czemu to zawsze ja dostaję brudną robotę? Tym razem muszę wspiąć się na szczyt tych głazów i podłożyć tam jedną z beczek z prochem. Będę musiał znaleźć jakieś dogodne miejsce, żeby się podciągnąć. Dobra, już ja się tym zajmę. Myślisz, że to jest trudne? Nic bardziej mylnego. Musimy jakoś tędy przejść, co nie? Tylko tu się nie podciągnę. Dobra, musimy chyba się trochę cofnąć i przejść tutaj okrężną drogą. Po prostu. Tędy przejdziemy i będzie, że tak powiem, tralalala. Okej, jesteśmy już wysoko. Teraz tylko się nie zrąbać, bo tu nic nie widać. Chyba się udało. Okej. Za daleko. Siup. Już niedługo będzie świtać, działamy w nocy cały czas, co nie? O, poranku, jest, idą. Dobra, zobaczymy, czy plan wypali. Patrzcie, jaka zgraja łotrzyków, chcą nas dopaść, ale my się nie damy. Nie widzą nas w krzaczorach, wszystko dzięki przygotowanej zasadzce. Za honor! Co jest? Tobie, śmieciu! Salvi! Ale za dymka, fiu fiu! Dobra, ktoś tam jeszcze żyje! Łatwo! Dobra, tak to się robi, ale... Niech żyje król! Niech żyje król, chyba bez żadnych strat nawet. Nic tu nie ma. Tak mi się wydaje. Ale to było eleganckie, kurwa! Jesteś w tym naprawdę dobry. Od dawna powtarzam Roderichowi, że powinien częściej korzystać z prochu. Byłeś niewidzialny tylko dzięki temu światłu, dokładnie. Najciemniej pod latarnią gorni. Musimy sprawdzić, co zresztą. No tak, może spróbuj przejść na drugą stronę po skałach. Ja zostanę tutaj i będę ubezpieczał tyły. Dobra, zaraz zobaczę co zresztą, ale na początku muszę tu przeszukać tych gałganów, ale bitka była chyba największa w historii, póki co gotyczka, co nie? W sensie Kronik Myrtany. Taka bitka, kurde, działo się. No ale zwyciężyliśmy. Nic dziwnego zresztą, plan miałem zajebisty. Nie dało się. Daniel jakiś, kurde. Daniel. Daniela kojarzę. Bełcik. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Dobra, z kimś tu jeszcze jest do pogadania? Coś powiesz, Oktaw? O, ledwo żyjesz z tego, co widzę, Oktaw. No ale ledwo to znaczy, że całkiem dobrze. Dobra, chodźmy się przedrapać na drugą stronę. Zobaczymy, czy coś ten... Czy ktoś jeszcze tam zginął albo umarł? Halo, żyjecie tam po drugiej stronie? O kurde, jaka bitka tu była. Marvin, jak dobrze cię widzieć. Ciebie również, Berto. Przez jakiś czas już się bałem, że ten koszmar z Salvim nigdy się nie skończy. Nareszcie będę mógł wrócić do koszar i napić się zimnego piwa z chłopakami. Gdybyś kiedykolwiek potrzebował mojego miecza, to wiesz, gdzie mnie szukać.
Właśnie wiem, że zabrałem jakiś klucz, to prawda. W sumie no jak zobaczę co za klucz. Ach, Berto, kiedyś miałem klucz Salviego, to wiem, ale jeszcze jakiś zabrałem. Kiedyś powiem ci... Do pokoju kultystów... Bedoesa... Klucz Lewko... Nie wiem, czy ten klucz jakoś się nazywał. No, Salviego mam na pewno. To może chodzi o ten. Do starej skrzyni jeszcze jest, klucz do kaplicy jest. No trochę tych kluczy zebrałem, co nie? Miał go jeden z bandytów, klucz. Po prostu. Muresa, no trochę tych kluczy nazbierałem. Cholera wie w sumie do czego może być ten klucz akurat. No. Jednego z regeneratów, ten też wygląda jakbym zabrał. Nie mam pojęcia, do czego może być ten klucz. Panie Gorni, może ty będziesz wiedział. No, może ty będziesz wiedział, bo powiem ci, że ja trochę nie wiem. Siemka, Mr. Lolo 2. Jedno jest pewne, rozegraliśmy tutaj naprawdę porządny kawał rozpiszcu. Ach, nawet przeżył Berto. Dlatego lepiej czytać przed podniesieniem. No, to nie przeczytałem, bo tak wyszło. No cóż, zbierałem na szybko. Jak sytuacja po drugiej stronie? Ponieśliśmy straty, ale pokonaliśmy renegatów. Upewnimy się, że nasi towarzysze zostaną pochowani z odpowiednimi honorami. To ich oddanie zapewniło nam dzisiejsze zwycięstwo. Jako osoba, która zajmowała się tą sprawą od samego początku, chciałbym, żebyś to ty zaniósł dobre wieści do koszar. My zajmiemy się w międzyczasie uprzątnięciem tego całego bałaganu. Wspaniale się spisałeś, Marvin. Jestem dumny, mogąc dzierżyć miecz u boku kogoś takiego jak ty. Ale aczkolwiek Berto może przeżył i mówi, że ma może dać mi miecz w dowolnej sytuacji, ale prawda jest taka, że był jeszcze jedna osoba, która też mogłaby dać miecz w każdej sytuacji, a nazywał się Garnek. Och, najlepszy towarzysz, jakiego miałem w życiu. Niestety zaginął w tajemniczych okolicznościach. Co to za dźwięk? Jakieś promieniowanie? Co to było? To jest w grze? Poczekajcie. Berto chyba przydaje się do niego osiągnięcia. Postać się zbugowała, jakiś błąd był. Ten, do czego jest wielka tamicza? Do czego jest ten klucz, Gorni? Bo mówisz, że klucz zebrałem jakiś. Dobra, chyba jest git teraz. Berto jest do jednego osiągnięcia potrzebne? Dobrze wiedzieć. To jakby były jakieś osiągnięcia, które mogę zdobyć, to krzyczcie. Co nie, żebym nie przegapił przez przypadek. Siema, co tam mięczaki? Ale żeśmy tu pokazali klasę. Co, ty widziałeś przed chwilą, że pokonałem całą armię z regeneratów? No, jeszcze psa wynajął, żeby się zęcał. Nie no, nie wierzę. Co ty robisz, piesku? Ja cię kręcę, tylko mnie rozjuszył po prostu. No i co myślałeś, że co, wygrasz tą walkę? Co tam, Bamek? Czy to ten Banek? No to Gorni, do czego jest ten klucz? Bo ty widzę, że wiesz, a nie chcesz mi powiedzieć. Misiok, 5 miesięcy! Elegancko. Gorni, daj bankowi VIP-a, bo ja chyba nie mogę dać, bo grami skraszuje, bo nie mogę zminimalizować. Tak jest skonstruowany gotyk, nie da się minimalizować. 5 miesięcy. I powiedz mi, do czego ten klucz był potrzebny, który znalazłem rzekomo. Ja nie byłem strażnikiem, a czyli nie wiesz. No to coś znalazłem, no trudno się mówi. Dobra, ale zanim przekażemy dobre wieści, to trzeba jeszcze odwiedzić naszego pieska, zobaczymy. Dla Gotika warto wybaczyć, och, warto, warto. Gorni, daj VIP-a bankowi, żebym wiedział, że to jest on, bo potem zapomnę. Czas odwiedzić naszego psiaka. Siema, piesku. Co tam u ciebie, Maciej? Czyje zdanie się tutaj liczy? No, elegancko, dobra, czas na trochę czułości.
No, nie jesteś najlepszy w głaskaniu, Marcinie, ale powiedzmy, że się starasz. Maciek, daj głos. Co nowego? Ach, zawsze mądry piesek. Dobra, odwiedziny pieska skończone, możemy iść do straży. Nie mam dostępu do menadżera rank? No dobra, kumam. To ci dam banek innym razem. Dobra, chodźmy tu na chwilę do winnicy, bo... Nasz ten, jak mu tam było? Esterno ma dla nas jakieś fajne towary. Kucharz, obywatel... Jesteś. Czego tu szukasz? Nie interesuj się. Czego tu szukasz? Odej! No proszę, jednak można. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wy... Ernesto, chcę z tobą pohandlować, dobra. Widzę, że muszę zdrzemnąć się do rana, bo... Bo jak się zdrzemnę do rana, to nigdy z nim nie pogadam. On chce od niego kupić po prostu jakieś towary. Niech żyje król. Widzisz, to nie było takie trudne. Chwila. Ernesto! Daj, mu chcę z tobą porozmawiać, Ernesto, debilu. Chwila. No. Mogę... Ale rzeczy... On miał jakiś fajny, tylko ja nie wiem, czy już tego nie kupiłem, dlatego tylko luknę szybko. Premia do maksymalnej many, tak, ja już u niego kupowałem chyba, dobra, pamiętam. Jutro na Gmodzie, jutro raczej nie będę, na weekend mnie nie będzie, raczej będę zajęty. Dobra, jeszcze jedno chciałem miejsce odwiedzić, żeby zobaczyć. Czy coś tutaj ciekawego jest, czyli tutaj w księgarni. Ja nigdy nie pamiętam, co już kupiłem, a czego nie kupiłem, więc znowu będziemy improwizować. W sensie, co już umiem, a czego nie potrafię. Więc znowu będziemy improwizować. Grunży, powstrzymaliśmy tego groźnego Salviego, astrolog. Proszę. O kurde, znowu, ile ty masz znowu kolejnych rzeczy, ziomuś? Skąd ty to masz? A, wiem skąd, pewnie mu to sprzedałem za życie. Tak, ja ci to sprzedałem? No i chuj. Teraz nie wiadomo, czy ja mu to sprzedałem faktycznie, czy nie. Chyba nie. A może? No. Nie no, Ere, to chyba ten, sprzedałeś. Tak, sprzedałem ci to, pamiętam. Zwiększę obrażenie za... Nie. Sprzedałem ci to wszystko. Kurde, już się da, myślałem, że masz nowe rzeczy. To było głupota tobie sprzedać to swoją drogą, ale no cóż. O, sztuki... O, tego chyba nie miałem. 5 do siły, fajnie. To chyba już umiałem, bo to chyba zrobiłem i sprzedałem mu, to na pewno. I tego trzeciego też chyba nie miałem. 2000, ale tego chyba też nie miałem. To zobaczmy. Nie, jednak miałem. No, przynajmniej mamy, przynajmniej wiemy, że już to umiemy. To jeszcze tylko tę ogniową na pewno nie potrafię. Kurde, no tak to jest, jak się kurde... To nie był dobry pomysł, żeby mu wszystko sprzedawać, bo jeśli ma coś nowego, to teraz tego proszę, nie wiem. Po handlu. No trudno, sam się o to prosiłem. Dobra, ale no ognia trzeciego to na bank nie mam. Ja jednak, nie no, nie wierzę. Kiedy ja się tego nauczyłem? Dobra. Już chyba wszystko od niego mam w takim razie. W sensie nie wiem, czy nie ma nowych książek, ale raczej nie. Chyba wszystko od niego. Ej, to kurde, zaczynają kończyć się handlarze, którzy sprzedają coś, co mi się może przydać. Ciekawa sprawa, to się rzadko... Nie myślałem, że dojdzie do takiego momentu. No nic, chodźmy do Redelixa. Powiedzmy ten. Nie znasz poprzedniego tomu ognia? Jesteś pewien, Gorni? Gorni sugeruje, że poprzedniego tomu ognia nie znam. Kurde, to takie rzeczy przegazu nie zrobiłem? No dobra. Skoro Gorni mówi, że poprzedniego nie znam... Proszę... To sprawdźmy to. A też nie takie złe, co nie? O, proszę, Gorni! No, tutaj to mnie zaskoczyłeś, ale tak pozytywnie. No, swoją wiedzą. Gdzie pisało? To tam gdzieś pisało?
Ja już widziałem ten Wojmiro, widziałem już Harnasia, jeśli o to ci chodzi, a myślę... To co jest gdzieś tutaj napisane, że tego nie umiem? Chyba nie. A jak próbowałeś przeczytać tom trzeci? A, bo muszę poprzedni umieć chyba. Kumam, zobaczmy, czy miał rację. Teraz wszystko jasne. No i wydałem wszystkie zaoszczędzone pieniądze idealnie. Dobra. W sumie tyle pieniędzy wydałem, trochę więcej życia dostałem, ale jak to się mówi, biznes to biznes. To się zawsze dodatkowe życie, wiecie jak jest. Staje się coraz potężniejszy i tak już jestem takim motherfuckerem, że w sumie to już raczej nikt mi nie zagrozi, ale no lubię po prostu. Dobra, chodźmy do Rodericksa. Zobacz na to, 100% broni dwuręcznej. Kto normalny by się na to ten zapędził? Nikt normalny. Jak próbowałeś przeczytać tą trzecią? Stwierdziłem, że jesteś zajebisty. Dzięki, no mysz. Siema, Weiger, co tam? Nic ciekawego? No dobrze w takim razie. Dobra, to myk do Rodericksa. Roderick, muszę ci tu coś powiedzieć. Jak się mają sprawy? Doniesienia zwiadowców o orkach. Dobra, nic z tego. Wracam z winnicy. Bitwa wygrana. Winston polecił mi przekazać wieści, a sam dotrze z pełnym raportem. Wiedziałem, że Inos poprowadzi wasze ostrza ku przywróceniu porządku i sprawiedliwości. W jakim stanie jest winnica i nasi ludzie? Bitwa odbyła się przed winnicą. Jej terytorium pozostało nienaruszone. Ponieśliśmy niewielkie straty podczas walki. A co z tym przeklętym zdrajcą Salvim? Tak, Salvi i wszyscy jego ludzie gryzą już glebę. Trochę szkoda, że nie udało się ich doprowadzić pod sąd, ale otwarty bunt, morderstwa i sam Inos wie, co jeszcze, zasłużyli sobie na taki koniec. Ta ujma na honorze straży przez wiele dni spędzała mi sen z powiek. Świetnie się spisałeś, Marvin. Gratuluję. Nic by się nie udało, gdyby nie Berto. To jego informacje i ryzykowanie własnym życiem pozwoliły nam pokonać Salviego. Osobiście dopilnuję, by został odpowiednio nagrodzony za swoje zasługi. Miałeś dobre przeczucie, by mu zaufać. No powiem, 60 nauczone siły. No w ogóle to coś pokazuje generalnie Gorni, co nie, że siłę... Tutaj w tej grze naprawdę siły można zdobyć, kurczę, na wiele lepszych sposobów, co nie? 60 nauczonej siły, mam 235 siły, to o czym świadczy, co nie? Że ile musiałem tych eliksirów wypić, co nie? Eliksirów, jakichś takich dziwnych rzeczy musiałem zjeść, kurde, no w cholerę musiałem tego zjeść, żeby tyle mieć siły. A jednak dokonałem tego. No, więc eliksiry tutaj mega dużą robotę zrobiły. Dobra i... No i w sumie zajebiście. W ogóle pójdziemy sobie jeszcze nadchodzący storm oraz nienacownika bla bla bla. Podziemia gwarant znajduje się w Wolswackie, grobowiec legendarnego władcy wyspy. To zapytam o to, dobra. No nic, dobra, to chyba jest następne główne misje, to jest chyba z tym całym... związane z tym całymi ruinami. A widziałeś takiego podlewacza drzewnego na górach obok cmentarza Magów Ognia? No byłem tam wiele razy w Wojmiro Polska, ale nigdy go nie znalazłem. Nie wiem, czy on się w jakimś konkretnym rozdziale pojawia, czy to fake. Co możemy zrobić stałego? Nic, bo nie mamy szczawiu królewskiego. Ale co jak co, jesteś potężnie dokokrzony pod względem statystyk, a zwłaszcza siły i punktów trafień. Oj. To prawda, jestem mega dokokszony. Jestem potężny. Dobra, ale teraz ten, skupmy się. A wiem, chodźmy na chwilę na zamek zobaczyć, czy ten. Ale wiem, ja tam byłem w Wojmiro Polska, tylko mówię, za każdym razem, jak byłem tam, to nigdy nie było tego ziomka. Więc ja się ciebie pytam. Czy ja myślę, że to jest fake. Chyba, że on się pojawia w piątym rozdziale. Ja doskonale, dobra, no możemy tam pójść, ale ja byłem tam wiele razy, nie wiem. Chyba, że on się pojawia tak późno. Tak samo tutaj widziałem też, że jest taki, nie wiem, i... Czy zechce podtrzymać? No masz pieniądze. Że tutaj się wchodzi, też to widziałem, że tutaj się wchodzi.
O! Niby, i tutaj też na murach można było kogoś spotkać. Więc ja nie wiem, czy to jest jakoś tak zrobione, że pojawia się to na przykład w 5 rozdziale, czy po prostu to wszystko są jakieś pranki. No. O kurde, jest tu strażnik, ale numer, naprawdę tu jest. A myślałem, że go tu nie ma, znaczy wcześniej go nie było. Kurde, czyli prank stał się prawdą. Co tu, tutaj robisz? A tak się rozglądam. A ty czego tu pilnujesz? Ja pilnuję. To bardzo ściśle tajne. Weź idź, napij się piwa i nie przeszkadzaj mi w mojej pracy. O kurde, ale numer. Totalnie się nie spodziewałem. A mogę mu wpierdzielić? No! Mogę! Dobra, pilnuję coś ściśle tajnego. No trudno, już nie pilnuję. No, no to w drogę. Po dachach! Jak prawdziwy parkurowiec.